Cześć, nazywam się Iwona. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak wykonać panoramę w Lightroom Classic. Umiejętność połączenia kilku zdjęć w ciągły obraz panoramiczny przydaje się nie tylko miłośnikom proporcji panoramy. Możesz nie posiadać obiektywu szerokokątnego w ogóle albo w danym momencie, a przed Tobą rozciąga się piękny krajobraz, którego nie obejmie Twój obiektyw 50 mm czy dłuższy. Korzystając z tego obiektywu, którym właśnie dysponujesz, wykonaj serię zdjęć, jedno obok drugiego, pionowo, poziomo. Dla dalszej obróbki to bez znaczenia i połącz je z pomocą Lightroom Classic. Zaraz wyjaśnię, jak to zrobić. Zapraszam. Wykonałeś fotografię, dwie, trzy, cztery. Najlepiej użyć do tego statywu, ale jeśli nie posiadasz, dramatu nie będzie. Obraz na krawędziach powinien nakładać się z kadrem z wcześniej wykonaną fotografią. Gotowe pliki RAW zaimportuj do programu Lightroom Classic. Zaznacz je z wciśniętym kontrolem. Poddaj obróbce jedno ze zdjęć. I za pomocą synchronizacji przenieś tę edycję na pozostałe zdjęcia. Tutaj można by było troszeczkę... Niech jeszcze sobie podciągnąć. Pewnie troszeczkę bym jednak rozjaśnił. Dobrze. I tutaj znowu wciskamy synchronizację i przenosimy na pozostałe dwa zdjęcia, czyli 2, 3. Gotowe. Kiedy już zdjęcia są wyedytowane, przechodzimy do łączenia w panoramę. Możemy to zrobić za pomocą zakładki Foto, Photo Merge, Panorama. I jak widzicie, jest to skrót klawiaturowy Ctrl-M. Równie dobrze to samo zrobicie, klikając na zdjęciu prawym przyciskiem myszy Photo Merge, Panorama. Klikamy. Otworzy się nowe okno dialogowe z podglądem połączonych zdjęć i kilkoma opcjami do wykorzystania. Możesz połączyć pliki sferycznie, cylindrycznie, zobaczmy jak to będzie wyglądało, lub użyć perspektywy. W tym wypadku użyję sferycznego łączenia. Ty wybierz tę, która Tobie i Twoim fotografiom najbardziej odpowiada i najlepiej je odda. Dalej mamy suwak, wypaczenie, obwiedni. Widzicie, tutaj mamy takie puste pola, które dobrze byłoby wypełnić. Te puste pola możemy właśnie wypaczyć tym narzędziem. O, tutaj sobie mamy, tu już mamy 80, no już coraz lepiej. I w 100%. Tyle, że widzicie, tutaj powstają nam takie nieprzyjemne błędy, no bo jednak program zniszczył nam barierkę. W takim razie wróćmy do zera, z tym wypaczeniem obwiedni i zobaczmy, jak sobie program poradzi, jeżeli użyjemy funkcji Fill Edges, czyli wypełnienie brzegów, krawędzi. Wciskam, czekamy, co program zrobi. No, wypełnił całkiem ładnie, ale tutaj nie poradził sobie również z barierkami, ale jest to do zrobienia, do poprawienia w Photoshopie, więc myślę, że jest to do przyjęcia. Można zdjęcie wykadrować, czy wypełnić jeszcze inaczej. Można po prostu wyciąć centralnie. I tak to zrobi program automatycznie. Wciskam autokrop. Nie mamy żadnych zniekształceń, bo program po prostu wyciął nam ten fragment, gdzie mamy obraz, gdzie odciął nam krawędzie, które są niewypełnione. Z tym, że straciliśmy
część mostu. Zdecydowanie wybieram opcję z wypełnieniem brzegu w krawędzi i tutaj w Photoshopie poprawię te błędy. Kiedy już zdjęcie uważam, że jest gotowe, klikam Merge. Czekam, tworzy się panorama, powstanie nowy plik DNG. Na chwilkę trzeba poczekać. Powstał plik z panoramą. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Powstała nam taka panorama. Tutaj te błędy wyczyszczę sobie, poprawię w Photoshopie. Przy okazji pokażę Wam, jak przenieść zdjęcie z Lightrooma bezpośrednio do Photoshopa. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, Edit in i proszę, jest Edit in Photoshop. Klikam i czekam, aż zdjęcie zostanie przeniesione do Photoshopa, którym to poddam do dalszej edycji. Zdjęcie otworzyło się w Photoshopie i mogę teraz dalej edytować. Wróćmy do Lightrooma. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale pominęłam jedną z funkcji, która się znajduje w panelu panoramy. I zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Zaznaczam trzy kolejne zdjęcia, które będą składały się na kolejną panoramę. Z tym, że teraz ich nie edytuję. Od razu. Klikam prawy przycisk myszy, potem Merge, panorama. Czarno, brzydko, niedoświetlone trzy fotografie. Wybieram Auto Settings. Jest lepiej. Oczywiście jest lepiej. Teraz wybieram, czy bardziej mi pasuje sferycznie, cylindrycznie, czy perspektywą połączone zdjęcia. Wypełnimy krawędzie. No może nie. Teraz tutaj wypełnimy krawędzie. Przepraszam, wcześniej użyłam funkcji wypaczenie krawędzi. No, tu jest spoko. Tu jest OK i tak bym zostawiła. Widzicie, funkcja Auto Settings spowodowała, że zdjęcie zostało poddane automatycznej korekcji, znaczy wszystkie trzy zdjęcia, które złożyły się na naszą panoramę. Wygląda to porządnie, w sumie nie ma się do czego przyczepić, no chyba że macie lepszy wzrok ode mnie i znajdziecie jakieś błędy. Włączę Merge. I znowu za chwilę powstanie plik DNG, z którego otrzymamy panoramę. I oto utworzona przez program panorama. Teraz ta panorama może zostać poddana dalszej edycji. Możemy użyć krzywych, możemy użyć masek. Teraz zobaczymy, to tu możemy sobie zrobić sky, niebo. Dopiero się pojawiła maska. O. Tutaj już naprawdę możemy tu sobie każdy fragment dopracować według własnych potrzeb. To jest kolejny przykład. Przechodzimy do kolejnych trzech zdjęć. Te już są tutaj wyedytowane, żeby nie przedłużać. Ctrl M. I teraz użyję skrótu klawiaturowego. Otwiera się program. Otwiera. Mamy utworzoną panoramę cylindrycznie. Zobaczmy, jak to będzie z perspektywą. Tutaj już fajnie, mi się to podoba. Zawijanie krawędzi. Tutaj sobie program poradził. No tutaj mamy dołeczek. No idealnie nie będzie. Cofnijmy. Wypełnijmy krawędzie.
Tutaj widzimy, że program się pogubił. Niestety te kafle nie wyszły idealnie, a wręcz dziwacznie. No oczywiście też ktoś będzie chciał mieć cały ten kadr, to sobie tutaj poradzi na programie Photoshop. Klikam Marriage. Na początku mówiłam wam, że jeśli nie macie obiektywu szerokokątnego, to właśnie funkcja tworzenia panoramy z kilku zdjęć bardzo wam pomoże. I zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Znowu otworzymy sobie zdjęcie w programie Photoshop. Mamy panoramę. Otwórzmy ją w programie Photoshop, czyli Edit. Edit in Adobe Photoshop. O, mamy zdjęcie, które otworzyło się w Photoshopie. I teraz nie chcemy mieć panoramy, ale nie mieliśmy tak szerokiego obiektywu, żeby nam objął większy kadr, więc powiedzmy chcemy mieć z tego odbitkę klasyczną 20x30. To ja akurat nie mam tego, szerokość, wysokość. Wpisujemy sobie 30,5, bo taki jest rozmiar odbitki. Ich nie pikseli, tylko centymetrów oczywiście. Centymetry. Na 20,3 i też centymetr. Jeśli ma to być odbitka w labie, no to robimy sobie tutaj 300 dpi. Czyli piksel na cal. I teraz bardzo proszę, możemy sobie operować, który fragment obrazu nas interesuje. Odcinamy sobie tutaj te nieudanie wypełnione kafelki i mamy na pewno szerszy kadr niż ten, który z danej odległości moglibyśmy zrobić obiektywem 50 mm czy 70 mm. Teraz sobie tylko wybieramy kadr, który nas interesuje. Proszę, gotowe. Także warto umieć korzystać z funkcji panoramy. Na pewno jest to bardzo dobrze rozwinięte już narzędzie, bo jak widzicie, potrafi kadrować, potrafi wypełniać te pola, które powstały puste, a nawet potrafi zastosować korekcję. Wiesz już, jak robię panoramy. Mam nadzieję, że moja wiedza, którą ci przekazałam, przyda ci się. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne moje filmy. Do usłyszenia.